Witajcie w kolejnym dniu prac. Ja sobie robię burty boczne. Jedną już mam dociętą. Zakończenia wspawane, tak jak widzicie. Z jednej strony, z drugiej strony tak samo wspawane. Jeszcze muszę od drugiej strony pospawać na tych dwóch przetłuczeniach. I co mogę wam powiedzieć? Trzeba sobie zmierzyć, jaką mamy odległość od słupka do przedniej burty. W moim przypadku to 406 cm. Odjąć sobie, jaki luz chcemy mieć. Ja zostawiam po centymetrze na stronę, także odejmujemy 2 i odejmujemy grubość dwóch tych zakończeń. One mają 10 mm, także trzeba odjąć 2 cm i zostaje nam długość burty, którą musimy uciąć. A na gotowo będziemy mieć 404 po wspawaniu tych zakończeń. A teraz będę robił drugą burtę taką samą i będzie można je montować na przyczepę. Od góry mam pospawane, oszlifowane. Tutaj od wewnątrz spawam tylko na tym przetłoczeniu i na tym. Tutaj zacząłem spawać, ale jakaś przerwa w dostawie energii. Mówię, radio gra. Patrzę na spawarkę. Ekran czarny. Bezpieczniki włączone. Mówię, co jest grane. Po chwili sobie myślę, coś radio mam. No, akumulator to. Ciekawe, jaki ma to związek. No ale widzicie, czasami taka pierwsza myśl. To niestety przymusowa przerwa, bo nie ma prądu. Także zostawcie łapę, subskrybujcie kanał. Ja czekam na prąd. Jak ustawić zakończenia do spawania? Tutaj trzeba ustawić sobie dolica. I najlepiej końce burty położyć na jakimś profilu albo na czymś płaskim. Także jak położymy, to żeby dół zakończenia i dół burty były zlicowane, tak jak tutaj widzicie, jest zlicowane. I później tutaj dojdzie płaskownik, żeby to było równiutko i żeby było szczelne. Także jak te zakończenia macie trochę krzywe, to tutaj jest płaskownik, to tam się zawsze trochę dognie, docisnąć idzie, a jak nie, to fimadle trochę podgiąć, żeby było proste, żeby były proste te zakończenia, żeby dolegały do burty, żeby później nie było tam jakichś dużych szpar do zaspawania. Trochę musiałem podjąć fimadle, jest praktycznie idealnie, bez problemu się zaspawa. Dwie burty już praktycznie mam przygotowane. Jedyne co to mi zostało, oszlifować tutaj na równo. Pamiętajcie, żeby, jeśli będziecie robić oczywiście z tych gotowych profili burtowych, to żeby zaspawać te kieszenie, te części zamknięte, żeby tam się nie lała woda. Także ja to szlifuję i będę działał coś dalej. Zobaczcie, ja tutaj sobie dorobiłem takie elementy, kwadrat z otworem nagwintowany, który będzie spawany tutaj i to będzie do przykręcenia słupków narożnych. Ja sobie to teraz wspawam. Jak będziecie robić coś takiego, to dobrze sobie krawędzie zafazować, żeby to ładnie przyspawać. No i to ja to przyspawam i już raczej dzisiaj nic nie będę robił. Także pamiętajcie o zostawieniu łapy, subskrypcji, napiszcie w komentarzu coś ciekawego i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Witajcie w kolejnym dniu. Jak widać, słupki już mam przykręcone, skrócone. Nie wiem, jak to będzie widać pod słońce. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Nie ma co gadać. Otwór w słupku również wywierciłem pod mocowanie stelaża. Już jest przykręcony słupek, zobaczcie. Sztywne. Nic się nie buja, nic się nie rusza. Dobra, to warto sobie zawsze przygotować wcześniej.
i w jaki sposób to spawam. Już wam mówię. Mianowicie przykładam sobie to tutaj, łapię najpierw spinacz do słupka, później ustawiam sobie poziomiczką, żeby burta była w pionie i wtedy dopiero spawam ten sworzeń do burty i wtedy mam pewność, że wszystko jest prosto i tak jak należy. Z przodu już mam ogarnięty temat, ale nie miałem czasu tego nagrać, także pokażę wam tutaj, właściwie już wam pokazałem, powiedziałem jak to robię i właśnie zabieram się za robotę, bo nie ma na co czekać, trzeba kończyć robotę, brać następną, także do usłyszenia później. Tylnią burtę również mam już ogarniętą, tylko co wam chcę pokazać. Tylnia burta jest z, to znaczy ma ten profil 30 mm, ta górna kieszeń. Burty boczne mają kieszeń 60. I zobaczcie, musiałem tutaj spawać profil 30x30, ścianka 3, żeby zrekompensować te 30 mm, bo po prostu nie byłoby gdzie przyspawać sworznia zawiasu, byłby w powietrzu obok burty, ale to wam jutro jeszcze pokażę, dlaczego akurat trzeba to dospawać, no ale myślę, że już wiecie o co chodzi, po prostu żeby zrekompensować te 30 mm. Tak to wygląda, tak to zawsze robię, jakby kogoś interesowało i jakby ktoś myślał, że coś jest nie tak. Heja, tylnia burta zamontowana, otwiera się, zamyka, także będzie można powoli się brać za dolne otwieranie. No i zobaczcie, jeśli by nie było tego przyspawanego, no to nie byłoby gdzie przyspawać tego sworznia, nie byłoby po prostu do czego go przyspawać, dlatego trzeba było to poszerzyć o te 3 cm. Tak to wygląda. Ja powoli będę się przygotowywał do robienia dolnego otwierania. Także zapraszam do subskrybowania, stawienia łapy. W kolejnym odcinku będziemy się zajmować dolnym otwieraniem. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.